Metformina, berberyna, a długowieczność. Zapraszam. Witajcie. Na początek, jak zwykle, serdeczne dzięki za wszystkie subskrypcje, za komentarze, za łapki w górę, no i prosimy o więcej. Serdecznie Was też zapraszam do odwiedzenia mojej strony długowieczność.pl z polskimi znakami, gdzie jest zakładka Akademia Wit Me Up, w której to udzielam się jako konsultant, w której to udzielam się jako wykładowca i tam możecie zobaczyć, jakie są najbardziej aktualne szkolenia. I właśnie o najnowszym szkoleniu, który niedługo się odbędzie, i będzie w opisie na dole pod filmem, więc zapraszam do przeczytania. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o działaniu pewnego leku, ale także substancji, które wykazują podobne działanie do tego leku, czyli o metforminie. Jest to bardzo znany, dokładnie przebadany, od 100 lat stosowany lek przeciwcukrzycowy, a jego punktem uchwytu jakby farmakodynamiki, czyli mechanizmu działania, jest uniwersalny szlak sygnałowy, który warunkuje długowieczność. I teraz obecnie jakby szuka się i eksperymentuje z różnymi lekami, molekułami i jakby takimi metodami, które aktywują ten szlak sygnałowy. To jest AMP kinaza. AMP kinaza. Będę do niej się wielokrotnie odwoływał. Zanim opowiem Wam o tym leku, o metforminie, jakie są badania już nawet na starość, które są przeprowadzone, czy były przeprowadzone i są w trakcie, opowiem Wam, no muszę najpierw powiedzieć parę słów, żebyśmy jakby rozumieli mechanizm działania właśnie tego leku, o tym szlaku sygnałowym AMP kinaza. Jest to sygnał, jest to sensor poziomu energetyki komórek. Czyli jeśli na przykład w naszym organizmie dochodzi do spadku poziomu ATP, ATP to jest uniwersalny produkt jakby, znaczy uniwersalny nośnik energii, spada poziom ATP, to od razu rośnie AMP, czyli jakby produkt jego rozpadu. I ta proporcja mówi nam o statusie energetycznym komórek. Jak jest dużo AMP, mało ATP, to komórka ma mało energii. Jak jest odwrotnie, komórka ma dużo energii. I to AMP indukuje AMP kinazę. AMP indukuje AMP kinazę. To musimy wiedzieć. No i teraz, jakie są konsekwencje aktywacji tego enzymu, tego szlaku sygnałowego? No pierwsza rzecz jest taka, że bardzo silnie, no to jest tak jakby sygnał, że głodujemy, że albo że nie dostarczyliśmy dużej ilości kalorii, albo w ogóle nie dostarczyliśmy kalorii, albo małą dawkę kalorii, albo że zużyliśmy dużo energii, czyli podczas na przykład wysiłku fizycznego. No i organizm wtedy musi się jakoś bronić. Musi mobilizować się, musi mobilizować swoje rezerwy lub je zachowywać. Lub musi jakby wejść w taki tryb standby, w taki tryb przetrwania. No i właśnie, jaki jest mechanizm tego wejścia w ten tryb przetrwania? Po pierwsze, jak się aktywuje ta AMP kinaza, to bardzo się uwrażliwiają tkanki obwodowe, głównie mięśnie, na działanie insuliny. To jest jakby klucz do zrozumienia mechanizmu działania i metforminy, i leków podobnych, i substancji podobnych, i tego antystarzeniowego mechanizmu działania właśnie tego szlaku. Czyli zwiększa się wrażliwość na działanie insuliny. Jak się zwiększa wrażliwość na działanie insuliny, no to insulina spada, jej poziom spada, no bo nie musi być wytwarzana, znaczy ona w ogóle nie jest wytwarzana w dużej ilości, albo prawie w ogóle nie jest wytwarzana, jeśli głodujemy lub nie jesteśmy, nie spożyliśmy jakiegoś posiłku, ale mówię, no insulina spada, cukier spada w fizjologicznych normach, do dolnej granicy normy, to powoduje, że też wyłączany jest szlak IGF-1, taki anaboliczny szlak insulinopodobnego czynnika wzrostu, 1, a to wyłącza mTOR, czyli to jest, jak widzicie, to jest dosyć skomplikowane, jedno po drugim, to jest taki łańcuszek różnych zależności. Jak jest mTOR wyłączony, czyli sensor właśnie też energetyki i substratów budulcowych w organizmie, głównie aminokwasów, to włączają się w komórce mechanizmy obrony, samoobrony, głównie autofagia. Samozjadanie, recykling komórkowy. Był o tym film.
Czyli innymi słowy, jeszcze raz powtórzę, wzrost aktywności AMP kinazy powoduje bezpośrednio spadek mTOR-u poprzez zwiększenie wrażliwości na działanie insuliny, spadek poziomu insuliny, spadek poziomu cukru, spadek aktywności insulinopodobnego czynnika wzrostu, a to się przekłada na hamowanie mTOR. Czyli to jest pierwsza jakby ciąg przyczynowo-skutkowy prowadzący do włączenia mechanizmu przeciwstarzeniowego, czyli autofagi, samozjadania. Samozjadania w dobrym sensie tego stwierdzenia, no bo to nie chodzi o to, że to jest katabolizm, który powoduje, że rozpadamy się. Nie, nie, nie. To jest mechanizm powodujący wyczyszczenie komórek ze śmieci, które tam się znajdują. Nawet do 30% wnętrzności komórki mogą zajmować te śmieci, albo popsuta organela, albo jakieś złogi, które są w tkance pozakomórkowej. To wszystko się czyści i wykorzystuje ponownie właśnie w celach energetycznych i budulcowych. Czyli my właściwie tak naprawdę, jak nie mamy posiłku, to zjadamy to, co nam zalega, co jest nieposprzątane, a dzięki temu jakby odmładzamy nasze komórki. To jest autofagia. Drugi mechanizm, też krytycznie ważny. Jak włączono mamy AMP kinazę, to pobudzony jest enzym do produkcji NAD, a ten NAD aktywuje białka długowieczności, tak zwane sirtuiny. Był o tym film też, odwołuje się do filmu, dieta sirtuinowa. Te sirtuiny to są białka odkryte przez, między innymi przez Sinclaira, bardzo znanego profesora harvardzkiego, który od wielu, wielu lat zajmuje się biogerontologią i tematami przeciwstarzeniowymi. On jest genetykiem, biologiem molekularnym. I te sirtuiny to są takie białka, które stabilizują nasz genom. Naprawiają DNA, a wiadomo, że no musimy cały czas naprawiać DNA, bo ono jest cały czas uszkadzane. Tak, żeby nie dochodziło do mutacji, do jakichś uszkodzeń, do procesu nowotworzenia. Czyli naprawiamy DNA, stabilizujemy genom, stabilizujemy DNA i stabilizujemy epigenom. Innymi słowy, jesteśmy mniej podatni na rozwój przeróżnych chorób cywilizacyjnych, przewlekłych, tych, które zagrażają naszemu życiu, a z drugiej strony nasze DNA nie starzeje się w takim tempie, jakby się normalnie starzało. To jest działalność sirtuin, ale sirtuiny potrzebują NADu, NAD. A żeby ten NAD mieć, to jest witamina, żeby ten NAD mieć, to jest produkowany przez enzym, który jest aktywowany przez AMP kinazę. Znowu ciąg przyczynowo-skutkowy. Wiem, trudne, muszę to wytłumaczyć. Czyli jakby podsumowując, gdy mamy deficyt energii w komórce, włączają się prace porządkowe i prace naprawcze. No tak w skrócie można powiedzieć. Dobra, to już wiemy. To jest bardzo ważne. To jest fundament długowieczności. Fundament długowieczności. No i teraz już mówię o leku, o którym jest ten odcinek. O metforminie, biguanidyna, odkryta ponad 100 lat temu, stosowano od 60-70 lat na cukrzycę typu drugiego w różnych stadiach. Bo stosuje się na początku, jak się pojawia tylko insulinooporność, nietolerancja glukozy, czy jakieś pierwsze takie symptomy cukrzycy typu drugiego, z otyłością szczególnie jest to powiązane. I nawet się stosuje, jak już ktoś na insulinoterapii jest, też się stosuje jako dodatek, żeby nie przytyć za bardzo, właśnie tą metforminę. I metformina, jeszcze raz powtórzę mechanizm działania, zwiększa wrażliwość mięśni na działanie insuliny, dlatego insulina spada, cukier spada, zwiększa się insulinowrażliwość. Metformina hamuje nadprodukcję glukozy w wątrobie, szczególnie w nocy, czyli ten pik poranny jest mniejszy. No bo to jest też konsekwencja insulinooporności. Wątroba nie czuje, że ma glukozę, więc ją produkuje w dużej ilości. Jest rozpad glikogenu wątrobowego, glikogenoliza. Jest nadprodukcja glukozy z aminokwasów, glukoneogeneza. To wszystko wątroba hamuje. Przepraszam, metformina hamuje. Dzięki temu poziom cukru jest kontrolowany. Ale metformina poza walką z cukrzycą lub stanem przedcukrzycowym ma jeszcze dużo, dużo, dużo więcej zalet, które też się odkrywa i też się przepisuje. Już normalnie, oficjalnie lekarze przepisują. Może trochę poza wskazaniami, off-label, ale przepisują. Metformina jest dość często przepisywana jako lek towarzyszący innym lekom na choroby nowotworowe, na przykład prostaty. Wykazano, że jeśli się połączy metforminę z dietą ketogenną, efekt jest jeszcze silniejszy. To profesor Oleksyszyn wykazał i świetnie opisał w swoich materiałach, a profesor Oleksyszyn jest ze Wrocławia, z katedry chemii organicznej
na Politechnice Wrocławskiej. Świetne prace ma. Właśnie on badał efekt metforminy w połączeniu z dietą ketogenną. Co jeszcze? Znaczy, to były hipotezy oczywiście, to nie były badania kliniczne, ale jakby na podstawie mechanizmów działania można było wysnuć taki świetny wniosek, że jest efekt synergiczny w walce z chorobami nowotworowymi, a lekarze piszą metforminę na choroby nowotworowe. Drugim wskazaniem jest insulinooporność, która nie jest związana z cukrzycą, ale na przykład z wielotorbielowatość jajników, czyli w narządach płciowych kobiety pojawiają się torbiele, które utrudniają zajście w ciążę. I to jest wynik nadwyżki insuliny, insulinooporności, a co za tym idzie, jakby nadwyżki hormonów steroidowych, testosteronu i wolnego testosteronu, który uaktywnia właśnie rozwój takiego, jakby można powiedzieć, kłopotów hormonalnych, bo to jest i pojawia się wąsik u kobiety, trądzik się pojawia na skórze, pojawiają się te torbiele na jajnikach i wiele, wiele innych tam zaburzeń takich endokrynologicznych. I teraz, na to też się pisze metformina. Metforminę się też pisze na otyłość. Regularnie jest stosowana jako lek przeciw otyłości, bo wykazano to w badaniach klinicznych i obserwacyjnych, że osoby stosujące metforminę chudną, mają lepszy profil lipidowy, mają oczywiście wyrównaną glikemię, wyrównaną insulinemię, cały syndrom metaboliczny się zmniejsza, stłuszczenie organów, wątroby też, na stłuszczenie wątroby się też to bierze. Czyli ten lek ogólnie wyrównuje cały metabolizm. A dzięki temu, że jest aktywatorem AMP kinazy, przedłuża nam życie. Sinclair, o którym tu mówiłem, bierze metforminę. Wielokrotnie w swoich wywiadach mówi, że jest zafascynowany tym lekiem. Bierze metforminę, żeby przedłużyć sobie życie. Twierdzi, że w badaniach obserwacyjnych wykazano, że właśnie metformina hamuje, może inaczej, tak wpływa na powikłania cukrzycy i na wydłużenie życia u człowieka, że ludzie z cukrzycą stosujący metforminę żyją dłużej niż ludzie, którzy nie mają cukrzycy, no i nie biorący metforminy. Czyli taki jest efekt tego leku. Dlaczego? Bo jest to mimetyk restrykcji kalorycznej. Jest to mimetyk głodzenia, głodówek. Jest to mimetyk wysiłku fizycznego, bo wywołuje te same mechanizmy adaptacyjne, te mechanizmy biochemiczne i fizjologiczne, co głodówka, wysiłek fizyczny czy restrykcja kaloryczna. Czyli bierzemy pigułkę, która naśladuje, oszukuje organizm, jakbyśmy byli w stanie głodu lub w stanie po wysiłku fizycznym. Dlatego taki efekt po zastosowaniu metforminy, zarówno mówię, w kontroli całego metabolizmu cukrowo-tłuszczowo-insulinowego, jak i na inne biomarkery starzenia się z efektem wydłużenia życia włącznie. I uwaga, to jest pierwszy, może nie pierwszy, no jeden z pierwszych leków, które, na którym prowadzono i prowadzi się badania kliniczne w kierunku przeciwstarzeniowym. Czyli nie na chorobę konkretną, tylko w kierunku przeciwstarzeniowym. Jedno się odbyło, nieduże, które wykazało, że ci pacjenci akurat byli lekko tacy podejrzani o stan przedcukrzycowy, bo mieli nietolerancję glukozy, ale wykazano u nich nie tylko poprawę całej tej glikemii, insulinemii, lipidemii i tak dalej, ale także wykazano w tkance tłuszczowej i mięśniowej poprawę takiego jakby wytwarzania pewnych białek, które jakby sugerują, że te tkanki nie starzały się, przestały się starzeć w takim tempie. Bada się transkrypt, czyli, no co to jest transkrypt? To są białka, które się aktywują, geny, które się aktywują, wytwarzają jakby transkrypt mRNA, który jest w komórce i on na przykład daje przepis na białka, które mówią nam, że dana komórka się starzeje lub się nie starzeje. I właśnie odmłodniał ten transkrypt w tkance tłuszczowej i w tkance mięśniowej oraz też wykazano dobry, korzystny wpływ na remodeling tkanki łącznej. Od razu tutaj wspomnę też, bo zapomniałem, metforminę też bada się i stosuje jako coś, co chroni nas przed chorobą neurodegeneracyjną, chorobami neurodegeneracyjnymi, czyli układu nerwowego, tymi związanymi ze starością, a także ma korzystny wpływ, w ogóle aktywatory AMP kinazy z metforminą włącznie, na procesy chorobowe w układzie kostno-stawowym, czyli osoba przyjmująca metforminę czy inne aktywatory AMP kinazy
spowalnia proces degeneracji stawów i kości. Też taki efekt został wykazany. Co ciekawe, tą metforminę, uwierzcie mi, wy znacie ten lek. Bardzo wielu z was stosuje ten lek. Stosuje go na stany przedcukrzycowe, na cukrzycę, w innych wskazaniach, kobiety na PCOS. Może są takie osoby, które dostały ten lek lub biorą go jako profilaktyka czy wsparcie terapii chorób nowotworowych. Wy znacie ten lek. Jak nie wystosujecie, ktoś z waszej rodziny. To jest bardzo często przepisywany lek na cukrzycę. Uwierzcie mi. Dane IMS-owe pokazują ogromną ilość sprzedanych opakowań metforminy. Metforminę, bo są różne też dawki, tak? Metforminę się bierze w dawce takiej minimalnej, to jest tam raz, dwa razy dziennie po 500 mg, potem się zwiększa do 850 mg, na przykład też dwa razy dziennie. Maksymalną dawką jest 3 gramy, ale tu mówimy już o takiej cukrzycy bardzo zaawansowanej, tuż przed lekami, które, tuż przed insulinoterapią, nie? Okej, okay, dobrze, czyli o metforminie już coś tam wiemy. Jakie są przeciwwskazania do metforminy? Bo zanim... Aha, dobra, nie, o przeciwwskazaniach za chwilkę. Jeszcze chciałem wam powiedzieć, wracając do tych badań klinicznych, to jedne się odbyły, nieduże, które pokazały jakiś trend. To jest taki proof of concept, czyli stwierdzono, że warto dalej badać metforminę w kierunku przeciwstarzeniowym. I kolejne duże już badania, duże, ilościowo, czyli statystycznie istotne, na grupie 3000 pacjentów. I ci pacjenci byli, to są pacjenci już seniorzy, od 65 roku życia do 80, bez cukrzycy. Czyli teoretycznie zdrowi pacjenci, którzy nie musieliby przyjmować metforminy, zaczynają ją przyjmować, no i są obserwacje, co się zmieni. I tam są różne hardpointy i softpointy, czyli są, i bada się biomarkery różnego rodzaju, kontroli metabolicznej, stanu zdrowia, stanu starzenia się oraz hardpointy, czyli jak długo ten pacjent przeżyje w stosunku do placebo oraz do grupy placebo oraz czy się wydarzy choroba nowotworowa, choroba sercowo-naczyniowa, demencja czy choroba neurodegeneracyjna. Jest kilka już prowadzonych badań, które się zakończą, tam jedne w 2023, inne w 2025 roku, które pokażą nam, czy metforminę można będzie oficjalnie pisać jako pigułkę przeciwstarzeniową, geroprotekcyjną. Nie tylko na choroby cywilizacyjne związane z cukrzycą, nie? Więc tak wygląda sprawa metforminy. To jest lek. Każdy lek leczy i kaleczy. Jakieś działanie niepożądane musi mieć. Jak sobie wejdziecie w charakterystykę produktu leczniczego, to zobaczycie, jakie są działania niepożądane. To jest duża tabletka, kumuluje się w przewodzie pokarmowym. Najczęstszym powikłaniem jest, są problemy żołądkowo-jelitowe, dysfunkcje różnego rodzaju, ale dość poważniejsze działania niepożądane występują ekstremalnie rzadko, bo najbardziej poważnym powikłaniem, grożącym nawet zgonem jest kwasica mleczanowa. Ona się bardzo rzadko zdarza, głównie u pacjentów obciążonych na przykład ciężką niewydolnością nerek czy wątroby i to trzeba monitorować. Trzeba pamiętać, to jest lek. To jest lek na receptę. Sami sobie go nie weźmiecie. Co jeszcze? Sinclair mówi, żeby zacząć od 500 mg i dla osoby zdrowej, która chce wykorzystać ten efekt pobudzenia AMP kinazy, to jest dawka wystarczająca. Nie trzeba zwiększać ilości, bo zwiększanie ilości, wchodzimy w zakres ryzyka jakichś wystąpienia działań niepożądanych, nie? Drugą, kolejną takim działaniem niepożądanym, o którym też się zaczyna też mówić często, to jest niedobór, w długofalowym stosowaniu metforminy jest niedobór witaminy B12. I tutaj na to trzeba zwrócić uwagę. Nawet ten taki subkliniczny niedobór, potem kliniczny. Więc od początku, jak się stosuje metforminę, powinno się uzupełniać witaminę B12 w dużej ilości w organizmie, czy w postaci cyjanokobalaminy, czy metylokobalaminy. To nie ma większego znaczenia. Ważne, żeby stosować większe dawki witaminy B12 lub od czasu do czasu zastrzyk, iniekcję domięśniową z witaminy B12, bo metformina zaburza jakby wchłanianie jej z przewodu pokarmowego. Tu się wam pochwalę. Byłem pierwszą osobą, która, jak pracowałem jeszcze w branży farmaceutycznej, edukowała lekarzy i farmaceutów o właśnie tym fenomenie, czyli niedoborach witaminy B12 związanych z długotrwałym stosowaniem metforminy. Mało kto o tym wiedział, mało kto o tym mówił wtedy. Wszyscy robili wow. Więc tutaj taka mała prywata z mojej historii zawodowej. Kolejna rzecz. No i oczywiście, jeżeli
mamy włączoną cały czas AMP kinazę, czyli mamy mimetyzm restrykcji kalorycznej, głodu lub ćwiczeń, to nigdy nasz organizm nie wejdzie w stan anabolizmu, tak jak powinien wejść w stan anabolizmu, czyli nie rozwiniemy dużej masy mięśniowej. Tak? Czyli metformina nie jest wskazana dla sportowców sylwetkowych, dla kulturystów, dla osób, które chcą stosować, chcą jakby włączać cały czas mTOR, cały czas chcą budować masę mięśniową. No metformina tu będzie przeszkadzała. Nie mówię, że bardzo drastycznie będzie przeszkadzała. Na przykład Sinclair mówi, że on ćwiczy, jemu nie zależy oczywiście na dużej masie mięśniowej, jemu zależy na longevity, na długowieczności. On stosuje metforminę, ćwiczy i mówi, że dobra, efekty przyrostu masy mięśniowej nie są tak duże jak bez metforminy, ale te mięśnie są zdrowsze, bez takich stanów zapalnych. No, taka ciekawostka. Tylko mówię, to są jego obserwacje własne. Dobrze, a jak nie metformina, to co? Bo metformina jest lekiem na receptę. Metformina ma działania niepożądane. Jest odpowiednik w przyrodzie metforminy, to jest berberyna z berberysu, z korzeni berberysu. Też weszła, znaczy już od dawna stosowana jest w leczeniu, naturalnym leczeniu cukrzycy, fitoterapii leczenia cukrzycy i okazuje się, że efekt jakby stymulujący AMP kinazy jest bardzo porównywalny, czyli to też jest mimetyk restrykcji kalorycznej, mimetyk głodowania, mimetyk wysiłku fizycznego. Berberyna. Najczęściej produkty są standaryzowane na siarczan berberyny. Ciekawostka, to jest substancja, która w porównaniu head to head, czyli podobna dawka, identyczna dawka berberyny w stosunku do identycznej dawki metforminy, dawała porównywalny efekt kliniczny w zwalczaniu nietolerancji glukozy i uwrażliwienia człowieka tkanek obwodowych na działanie insuliny. Porównywalny efekt, tylko musiała być ta sama dawka. Co ciekawe, berberyna wykazuje jeszcze tam inne działania, no jakby, bo wiadomo, że w roślinach rośliny działają pleiotropowo, czyli na różne mechanizmy działania, nie na jeden sygnał, nie na jeden szlak, nie na jeden mechanizm. Więc tutaj mieliśmy też efekt antyoksydacyjny, przeciwzapalny, jeszcze lepiej się profil lipidowy poprawiał, szczególnie LDL się zmniejszało, bardziej niż po metforminie. Więc berberyna jest alternatywą ziołową, naturalną dla metforminy. Co jeszcze? Bo jak już mówimy o co stosować, żeby pobudzać AMP kinazę, no to wiadomo, no najważniejsze, odwołuję się do autofagii, odwołuję się do głodówek, do moich filmów i do tego, co tam opowiadałem, czyli intermittent fasting, głodówki przerywane, kontrolowane głodówki przerywane, tak? Są najlepszym aktywatorem AMP kinazy i ogólnie rejuwenacji, odmłodzenia naszego ciała. Co jeszcze? Wysiłek fizyczny, bo też wywołuje ujemny bilans energetyczny, który pobudza AMP kinazę. I ciekawostka. Kwas octowy. Kwas octowy. To jest substancja organiczna, którą wytwarzamy albo w naszym organizmie, nasze bakterie, nasz mikrobiom. Zdrowy mikrobiom produkuje krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, propionian, octan i maślan, które mają fundamentalny wpływ na nasze zdrowie. O mikrobiomie też był film. Mówiłem, jesteś tak zdrowy jak twoje jelita. Żyjesz tak długo, jak zdrowe są twoje jelita. Jakie są mechanizmy? Ogromnie zróżnicowane. I właśnie jednym z tych mechanizmów jest produkcja octanu, który potem, jak jest metabolizowany przez wątrobę lub przez inne tkanki, uwalnia AMP. Jak uwalnia AMP, to indukuje AMP kinazę. Jak indukuje AMP kinazę, to działa jak głodówka. Wywołuje te same wszystkie efekty, o których tu mówiłem. Czyli octan. Kwas octowy można też przyjmować z zewnątrz, na przykład pijąc rozcieńczony ocet balsamiczny, winegar, ten z wina białego na przykład, czy czerwonego, czy nierafinowany ocet jabłkowy, 5%, czy tam 6%, tak? Tylko jeszcze trzeba go rozcieńczyć, nie? Żeby nie podrażniać żołądka. Ale wykazano, że osoby, które piją regularnie ocet w takim rozcieńczeniu, chudną. Poprawia im się profil lipidowy, tam w ilości 15 do 30 ml na dobę. Chudną, profil lipidowy się poprawia, insulinowrażliwość się poprawia, czyli jest efekt. Oczywiście to nie jest ten sam efekt, co metformina berberyna, nie tak silny, nie tak długotrwały, ale jest, szczególnie w wątrobie, bo ocet, octan trzeba szybko zmetabolizować, wyprodukować to AMP, pobudzić AMP kinazę. Czyli innymi słowy, octany wykazują mimetyzm restrykcji kalorycznej. Alkohol. Był film o alkoholu. Ja tam mówiłem, że małe dawki podprogowe alkoholu w formie hormetycznego stresu
wydłużają nam życie i mają jakiś efekt prozdrowotny. Oczywiście nie wolno przesadzić, nie wolno się uzależnić od alkoholu. Jak ktoś ma problem, nie pije. Ale też jeden z profesorów, profesor Mark McCarthy, świetny fizjolog, świetny biochemik, znawca suplementów, nutraceutyków i znawca jakby też medycyny przeciwstarzeniowej, tłumaczy to jednym zdaniem. Jeżeli masz alkohol, pijesz regularnie alkohol, małe dawki, no to regularnie w całym twoim organizmie gdzieś tam się produkuje, gdzieś tam w końcowym etapie, trochę octanu, który w metabolizmie daje AMP, a to pobudza AMP kinazę. Czyli prawdopodobnie jednym z mechanizmów wydłużającego życia, znaczy efektu wydłużającego życie przez alkohol, picie umiarkowanych ilości alkoholu, jest produkcja małych dawek octanu, który pobudza znowu ten mechanizm AMP kinazy i jakby wywołuje efekt mimetyzmu restrykcji kalorycznej. Dobra, na dzisiaj to tyle, czyli podsumowując. Głodujemy, nie przejadamy się, wysiłek fizyczny, małe dawki alkoholu, umiarkowane, pod kontrolą i jak nie mamy problemu, możemy sobie regularnie pić ocet jabłkowy, też rozcieńczony w umiarkowanych ilościach. Jak ktoś bierze metforminę, to niech się nie boi tego leku, wręcz przeciwnie. Niech teraz wie, że ten lek wydłuży mu życie. Są na to dowody naukowe i prowadzone są badania kliniczne w tym kierunku. Jak nie metformina, to berberyna. No i pamiętamy, życie to jest równowaga. My nie możemy być cały czas w katabolizmie autofagii i włączonej AMP kinazie. Musimy także co jakiś czas włączyć anabolizm. Musimy przywalić aminokwasy rozgałęzione, metioninę, no i metioninę. Musimy doładować się cukrami, musimy, zwiększyć ilość posiłków. Tylko mówię, w krótkim okresie, skoncentrowany w krótkim tym oknie żywieniowym. Tak jak to się robi podczas intermittent fastingu. O jednej rzeczy nie powiedziałem i to niech to będzie podsumowanie. Dieta ketogenna, no przecież jednym z ketonów jest acetoocetan, który też wywołuje podobne zjawisko biologiczne. Czyli no to jakby ciała ketonowe tu współpracują z tym wszystkim, też pobudzają AMP kinazę, hamują mTOR i też wydłużają nam życie. O tym też był film. Dobra, wszystko na dzisiaj. Jeszcze raz dzięki za odcinek. Proszę o łapkę w górę, no i subskrypcję. I do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.